Jesteśmy na spotkaniu, które dotyczy globalnego kryzysu. Jak pan sądzi, bo tak jak patrzymy na zewnątrz, to nie widać tak na co dzień, żeby było tak źle. No, co na co dzień to jest, my mamy, że tak powiem, inną sytuację. Znaczy, kryzys w Polsce ma głębokie korzenie, a nie powierzchniowe. To znaczy, my, że tak powiem, nie jesteśmy, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, jesteśmy bardzo dobrzy, ale jeżeli chodzi o innowacyjność, to jesteśmy bardzo źli. I tutaj w związku z tym, dopóki to się może pokazać niedługo, po prostu tutaj zresztą w dyskusji pokazanym było, że tego czasu nie mamy tak bardzo długo, bo jeżeli my nie wejdziemy z innowacyjnością i nie połączymy z przedsiębiorczością, to kraje azjatyckie nie dadzą nam żadnej szansy, żebyśmy mogli coś produkować na rynek globalny. Jak powinna wyglądać ta innowacyjność u nas? Ona powinna być powszechna. Na tym polega. Trzeba iść tak jak Korea Południowa. Tam całe społeczeństwo jest, jak powiem, żyje innowacyjnością. Oni w swoich planach dają 5% produktu krajowego brutto na sektor badań i rozwoju, a my 0,6%. No to prawie 10 razy mniej. Pan myśli, że tylko kwestia tej innowacyjności jest tutaj no główna? Nie, to nie tylko. Nie, tylko mówię, że my mamy też osiągnięcia w innowacyjności, ale pojedyncze. Mamy studentów, którzy zdobywają ciekawe rzeczy, ale Polska musi być masowo innowacyjna, bo zwyciężą tylko te państwa i te gospodarki, które będą masowo innowacyjne, bo następnie muszą być i współpracować z innymi krajami, bo jeżeli nie jest się innowacyjnym, to nikt nie będzie chciał współpracować, no bo czym będziemy się dzielić? Współpraca to znaczy dzielenie się czymś, nie? Czyli z jakimiś pomysłami, z jakimiś wiedzą i tak dalej. A sami w tym 9-miliardowym planetę będzie niedługo miała 9 miliardów. A my jesteśmy malutką, że tak powiem, częścią tego. No. Nawet w stosunku do Turcji to jesteśmy bardzo mali, nie? Skąd wziąć pieniądze na tą innowacyjność? Pieniądze to my mamy, tylko je nie wydajemy na to, co potrzeba. Na przykład? No, to można powiedzieć, znaczy trzeba najpierw odwrócić, że tak powiem, planowanie finansowe. To znaczy najpierw, jeżeli nam potrzeba na 3% na badania i rozwój, to trzeba to powiedzieć, że na to mamy, a potem na co następnie mamy. I tak iść do końca. I dla kogoś może wtedy trochę trzeba będzie zabrać. Ale to musi być krok po kroku. I odwrócić, a nie, że musimy tak jak jest, żeby nic nie zmieniać, a odwrotnie, musimy wszystko zmienić i zobaczyć, co zostanie.